Chcesz zaskoczyć kogoś umysłem? Zrób coś, aby nie mógł ci się oprzeć, dosłownie uklęknie przed tobą. Dzięki tej niezwykłej taktyce zachwycisz jego umysł i zadziwisz go. Przygotuj się, bo te metody są tylko dla odważnych i zdeterminowanych. Cześć przyjaciele! Dzisiaj porozmawiamy z wami o bardzo ważnym, a często pomijanym temacie, uzależnieniu od seksu. Porozmawiamy o tym, jak wpływa to na nasze życie i kształtuje nasze relacje. Kierując się filozofią stoicką, odkryjemy, jak osiągnąć wewnętrzny spokój, utrzymując nasze pragnienia w równowadze. Zagłębmy się w sekrety seksualne i wspólnie odkryjmy prawdę kryjącą się za tym złożonym tematem. Pierwsze, czym jest uzależnienie od seksu? Ciemna strona uroku. Uzależnienie od seksu to stan, w którym ludzie tracą kontrolę nad czynnościami seksualnymi. Uzależnienie to może poważnie wpłynąć na relacje między ludźmi, karierę i ogólną jakość życia. Uzależnienie od seksu jawi się jako problem, w którym myśli i zachowania związane z seksualnością wpływają na codzienne życie i stany emocjonalne człowieka. Uzależnienie od seksu często charakteryzuje się niezdolnością jednostki do radzenia sobie ze swoimi popędami seksualnymi i może prowadzić do zachowań, które sprawiają, że chwilowo czują się dobrze, ale na dłuższą metę powodują szkody emocjonalne i fizyczne. Uzależnienie to można wykorzystać jako narzędzie do wypełnienia emocjonalnej pustki, ale nie jest to prawdziwe rozwiązanie. Uzależnienie od seksu jest problemem złożonym i wielowymiarowym. Z jednej strony daje podekscytowanie i przyjemność, ale z drugiej strony zagraża długotrwałym relacjom i szczęściu osobistemu. Zrozumienie ciemnej strony pragnień i zobaczenie, jak to uzależnienie może wpłynąć na życie człowieka, jest jednym z pierwszych kroków w kierunku przezwyciężenia tego problemu. Drugie, zniewoleni pożądaniem. Dlaczego ludzie uzależniają się od seksu? Uzależnienie od seksu to złożony stan, który negatywnie wpływa na życie poszczególnych osób, a dotarcie do źródła tego uzależnienia jest ważną częścią procesu leczenia. Dlaczego więc ludzie uzależniają się od seksu? Odpowiedź na to pytanie często kryje się w złożonej interakcji czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych. W ludzkim mózgu neuroprzekaźnik zwany dopaminą jest bezpośrednio powiązany z nagrodą i przyjemnością. Dopamina uwalniana podczas seksu jest potężnym źródłem przyjemności, która popycha ludzi do tej aktywności. Jednak ta pogoń za przyjemnością może czasami wymknąć się spod kontroli i daną osoba może uzależnić się od czynności seksualnych. Brak równowagi w mózgu systemu nagrody może prowadzić do ciągłego angażowania się w to samo zachowanie, co może stanowić podstawę uzależnienia. Czynniki emocjonalne i psychologiczne również odgrywają kluczową rolę w rozwoju uzależnienia od seksu. Ludzie często próbują wypełnić luki emocjonalne lub stresujące sytuacje czynnościami seksualnymi. Problemy emocjonalne, takie jak traumy z dzieciństwa, niska samoocena, stany lękowe lub depresja, mogą utrudniać kontrolowanie zachowań seksualnych i prowadzić do uzależnienia od seksu. Czynniki społeczne również wpływają na uzależnienie od seksu. Nadmierny nacisk społeczeństwa na seksualność, jej ciągła promocja w mediach i normalizacja zachowań seksualnych mogą wpływać na postrzeganie seksualności przez jednostki. Trzecie, stoicyzm i seksualność, równowaga namiętności. Stoicyzm oferuje nam cenne informacje na temat kontrolowania i zarządzania naszymi impulsami seksualnymi. Stoiki uważają, że emocje i pragnienia należy kontrolować i podkreślają, że osiągnięcie tego jest ważnym krokiem na drodze do szczęścia. Podstawą stoicyzmu jest zrównoważenie pragnień z rozumem i cnotą. Podejście stoicyzmu do seksualności polega na zrozumieniu naszych pragnień i zarządzaniu nimi w zdrowy sposób, a nie po prostu ich tłumieniu. Racjonalna ocena naszych pragnień może pomóc nam osiągnąć długotrwałe szczęście i wewnętrzny spokój. Stoiki twierdzą, że pragnienia są naturalne, ale nie powinniśmy pozwalać, aby nami zawładnęły. Stoicyzm pokazuje, jak podejść do seksualności w zdrowy i zrównoważony sposób. Nie chodzi tylko o kontrolowanie naszych popędów seksualnych, ale także o zrozumienie tych popędów i przekierowanie ich w pozytywny sposób. Stoiki twierdzą, że radzenie sobie z nadmiarem pragnień i emocji jest ważną częścią rozwoju osobistego. Filozofia stoicka oferuje przewodnik po odnalezieniu równowagi w seksualności, a równowaga ta nie tylko zwiększa nasze indywidualne szczęście, ale także poprawia jakość naszych relacji. Uzależnienie od seksu może również powodować dystans emocjonalny i brak komunikacji. Trudno jest nawiązać więź emocjonalną między partnerami, co zagraża trwałości relacji. Emocjonalne rozłączenie ogranicza komunikację w związku i powoduje, że partnerzy oddalają się od siebie.
może to zwiększyć niezadowolenie i niepokój w związku. Wpływ uzależnienia od seksu na relacje może mieć wpływ nie tylko na dwie osoby, ale także na ludzi wokół nich. Rodziny, przyjaźnie i kręgi społeczne mogą odczuć konsekwencje tego uzależnienia. Takie problemy doświadczane w związkach mogą z czasem mieć niszczycielski wpływ na inne bliskie relacje. Zaufanie, zrozumienie i zaangażowanie emocjonalne są ważnymi czynnikami w związkach. Uzależnienie od seksu może prowadzić do utraty tych wartości i zniszczenia relacji. Można jednak uporać się z tym problemem i naprawić relacje. Jak zatem walczyć z uzależnieniem od seksu i jak ratować relacje? Tutaj w grę wchodzą ważne szczegóły. Piąte, wyzdrowienie z uzależnienia od seksu, droga do wolności. Proces wychodzenia z uzależnienia od seksu jest możliwy poprzez odbudowę życia i przyjęcie zdrowszego stylu życia. Radzenie sobie z tym uzależnieniem wymaga od człowieka zdrowszego podejścia do siebie i swojego otoczenia. Pierwszym krokiem jest zaakceptowanie uzależnienia i chęć zmiany. Ta akceptacja jest najważniejszym krokiem w kierunku wyzdrowienia i pozwala osobie pogodzić się ze sobą. Uzyskanie profesjonalnej pomocy jest ważną częścią tego procesu. Terapia i poradnictwo oferują skuteczne metody dotarcia do źródła uzależnienia i przezwyciężenia go. W szczególności terapia poznawczo-behawioralna, CBT, może pomóc jednostkom kontrolować swoje popędy seksualne i zarządzać zachowaniami powodowanymi przez te popędy. Podczas procesu terapii pacjenci mogą dotrzeć do źródła swoich problemów emocjonalnych i opracować strategię ich rozwiązania. Proces ten obejmuje nie tylko kontrolowanie zachowań seksualnych, ale także poprawę zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Jeśli zainteresowały Cię wskazówki zawarte w tym filmie, nie przegap tego artykułu, w którym dowiesz się, co kobiety naprawdę lubią w mężczyznach, co kobiety lubią w mężczyznach. Trój ukryte fakty. W tym artykule znajdziesz trzy ważne sekrety, które odmienią relacje. Nie zapomnij podzielić się swoimi przemyśleniami po przeczytaniu. Grupy wsparcia i społeczności również odgrywają ważną rolę w walce z uzależnieniami. Spotkanie z osobami borykającymi się z podobnymi problemami daje poczucie, że nie jest się samemu i podnosi morale w procesie zdrowienia. Grupy te pozwalają osobie wyrazić siebie, dzielić się doświadczeniami i uczyć się nowych strategii radzenia sobie. Wsparcie społeczności sprawia, że proces zdrowienia staje się bardziej znaczący i trwały. Wyzdrowienie z uzależnienia od seksu wymaga od osoby priorytetowego potraktowania własnego zdrowia emocjonalnego i psychicznego. Problemy emocjonalne, takie jak stres, lęk i depresja, mogą powodować uzależnienie. Dlatego ważne jest utrzymanie równowagi emocjonalnej i rozwój zdrowych mechanizmów radzenia sobie. Praktyki medytacji i uważności mogą pomóc osobie kontrolować swoje myśli i emocje. Praktyki te pomagają osobie znaleźć wewnętrzny spokój i zmniejszyć stres w życiu. Odzyskanie pewności siebie odgrywa kluczową rolę w procesie zdrowienia. Wyzdrowienie z uzależnienia jest szansą na nowe zrozumienie siebie i swojego życia. Podczas tego procesu jednostka może przyjąć bardziej współczujące i wyrozumiałe podejście do siebie i swoich bliskich. Jakie zatem kroki należy podjąć i jakie strategie przyjąć na drodze do tej wolności? Być może rozwiązanie jest bliżej niż myślisz. Szóste, znalezienie wewnętrznego spokoju, stoicka perspektywa. Filozofia stoicka oferuje głębokie i znaczące nauki, które pomagają jednostce znaleźć wewnętrzny spokój i utrzymać równowagę emocjonalną. Stoicy podkreślają znaczenie radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi i przejmowania kontroli nad pragnieniami. Filozofia ta pozwala jednostce lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie oraz prowadzi ją w kierunku odnalezienia wewnętrznego spokoju. Z perspektywy stoickiej nie możemy kontrolować wpływu czynników zewnętrznych na nas, ale możemy kontrolować nasze reakcje na te czynniki. To zrozumienie pomaga jednostce stawić czoła wyzwaniom, jakie napotyka w swoim życiu, spokojniej i mądrzej. W filozofii stoickiej pragnienia i emocje są uważane za naturalne, ale uczy się nas, że nie powinniśmy pozwalać, aby te pragnienia i emocje nami rządziły. Racjonalnie oceniając swoje emocje i pragnienia, jednostka może prowadzić bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie. Utrzymanie równowagi emocjonalnej jest jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej. Ta równowaga pozwala człowiekowi odnaleźć wewnętrzny spokój i lepiej radzić sobie ze stresem i niepokojami, jakie niesie ze sobą życie. Stoicy zalecają praktyki medytacji i uważności. Praktyki te pomagają osobie lepiej zrozumieć i kontrolować swoje myśli i emocje. Medytacja przyczynia się do wyciszenia umysłu i osiągnięcia równowagi emocjonalnej.
Kolejnym ważnym elementem filozofii stoickiej jest zrozumienie cnotliwego życia. Stoicy twierdzą, że prowadzenie cnotliwego życia jest najważniejszym czynnikiem w odnalezieniu wewnętrznego spokoju i szczęścia. Cnotliwe życie jest możliwe poprzez postępowanie zgodnie ze swoimi wartościami i zasadami. Dzięki temu jednostka może być bardziej wrażliwa i sprawiedliwa wobec siebie i swojego otoczenia. Filozofia stoicka zwiększa także pewność siebie człowieka i pomaga mu radzić sobie z negatywnymi myślami w życiu. Filozofia ta pozwala jednostce pozbyć się ciężarów przeszłości i patrzeć w przyszłość z większą nadzieją. Dzięki stoickim naukom człowiek może uczynić swoje życie bardziej znaczącym i satysfakcjonującym. W rezultacie filozofia stoicka pomaga jednostce odnaleźć wewnętrzny spokój i żyć w bardziej zrównoważony sposób. Nauki tej filozofii oferują skuteczny sposób na osiągnięcie równowagi emocjonalnej i przejęcie kontroli nad pragnieniami. Siódme, znalezienie wewnętrznego spokoju, stoicka perspektywa. Filozofia stoicka oferuje głębokie i znaczące nauki, które pomagają jednostce znaleźć wewnętrzny spokój i utrzymać równowagę emocjonalną. Stoicy podkreślają znaczenie radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi i przejmowania kontroli nad pragnieniami. Filozofia ta pozwala jednostce lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie oraz prowadzi ją w kierunku odnalezienia wewnętrznego spokoju. Z perspektywy stoickiej nie możemy kontrolować wpływu czynników zewnętrznych na nas, ale możemy kontrolować nasze reakcje na te czynniki. To zrozumienie pomaga jednostce stawić czoła wyzwaniom, jakie napotyka w swoim życiu, spokojniej i mądrzej. W filozofii stoickiej pragnienia i emocje są uważane za naturalne, ale uczy się nas, że nie powinniśmy pozwalać, aby te pragnienia i emocje nami rządziły. Racjonalnie oceniając swoje emocje i pragnienia, jednostka może prowadzić bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie. Utrzymanie równowagi emocjonalnej jest jednym z kamieni węgielnych filozofii stoickiej. Ta równowaga pozwala człowiekowi odnaleźć wewnętrzny spokój i lepiej radzić sobie ze stresem i niepokojami, jakie niesie ze sobą życie. Stoicy zalecają praktyki medytacji i uważności. Praktyki te pomagają osobie lepiej zrozumieć i kontrolować swoje myśli i emocje. Medytacja przyczynia się do wyciszenia umysłu i osiągnięcia równowagi emocjonalnej. Kolejnym ważnym elementem filozofii stoickiej jest zrozumienie cnotliwego życia. Stoicy twierdzą, że prowadzenie cnotliwego życia jest najważniejszym czynnikiem w odnalezieniu wewnętrznego spokoju i szczęścia. Cnotliwe życie jest możliwe poprzez postępowanie zgodnie ze swoimi wartościami i zasadami. Dzięki temu jednostka może być bardziej wrażliwa i sprawiedliwa wobec siebie i swojego otoczenia. Filozofia stoicka zwiększa także pewność siebie człowieka i pomaga mu radzić sobie z negatywnymi myślami w życiu. Filozofia ta pozwala jednostce pozbyć się ciężarów przeszłości i patrzeć w przyszłość z większą nadzieją. Dzięki stoickim naukom człowiek może uczynić swoje życie bardziej znaczącym i satysfakcjonującym. W rezultacie filozofia stoicka pomaga jednostce odnaleźć wewnętrzny spokój i żyć w bardziej zrównoważony sposób. Nauki tej filozofii oferują skuteczny sposób na osiągnięcie równowagi emocjonalnej i przejęcie kontroli nad pragnieniami. Jak zatem te głębokie nauki filozofii stoickiej mogą zmienić twoje życie? Być może jest to sekret, który musisz odkryć. W tym filmie zbadaliśmy uzależnienie od seksu i jego wpływ na relacje oraz to, w jaki sposób filozofia stoicka może być przewodnikiem w tym procesie. Pamiętaj, że z każdym nałogiem można sobie poradzić i osiągnąć wewnętrzny spokój. Każdy krok, który podejmiesz w kierunku odnalezienia wewnętrznego spokoju, uczyni cię silniejszą i bardziej zrównoważoną osobą. Możesz prowadzić zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie, korzystając z tych cennych informacji w swojej własnej podróży życiowej. Podążanie tą ścieżką ze wspierającą i kochającą społecznością będzie najważniejszym krokiem w kierunku wolności.